Tak jest, jeszcze w uzupełnieniu dodam, że również przy okazji meczu inaugurującego ligę rozpoczniemy sprzedaż pamiątek klubowych. To ważna informacja dla kibiców. Ponieważ jest to nowe otwarcie w historii klubu, postanowiliśmy te dwa momenty połączyć, a więc Zastaw zaczyna grę po tej dekadzie przerwy znów w Ekstraklasie. My ruszamy z nową linią pamiątek klubowych. Mam nadzieję, że koszulki, szaliki, kubki, smycze, te wszystkie rzeczy się spodobają. Będzie ten asortyment do kupienia w sklepie, który znajduje się na terenie CRS, a także będziemy mieli najprawdopodobniej mobilne punkty sprzedaży tych pamiątek już bezpośrednio na hali. W uzupełnieniu jeszcze tego, co mówił prezes, to będzie sporo atrakcji dla kibiców pod tym kątem właśnie pamiątkarskim. To rozdawnictwo pamiątek rzeczywiście ma mieć miejsce według Polskiej Ligi Koszykówki, która pomaga w organizacji, dość szeroką skalę, bo i sam sponsor główny ligi obiecał dołożyć trochę gadżetów. Będą również gadżety z CRS-u, także myślę, że nikt z pustymi rękoma z tego meczu nie wyjdzie, no i mamy nadzieję, że też wyjdzie. A te gadżety ze świadomością dobrego wyniku. Czy to będą oryginalne koszulki Nike'a także? To na razie nie jest seria Nike'a, która wejdzie dopiero w trakcie sezonu. To jest produkcja nasza własna. I co to jest? Koszulki. Koszulki jakie? T-shirty? T-shirty w trzech rodzajach, dwa rodzaje szalików. Do tego smycze, kubki, naklejki.